I obawiam się, że tamta przestrzeń byłaby troszkę za mała. Moja obecność tutaj wiąże się z dwoma jubileuszami, które obecnie świętujemy. Pierwszy to jest 20-lecie konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czyli rok 2003, oraz 10-lecie Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. I czym jest to niematerialne dziedzictwo kulturowe? Również chciałam Państwa wprowadzić, bo jesteśmy w dosyć specyficznym gronie. Ja nie jestem prawnikiem, jestem pracownikiem pracowni terenowej. Słowo terenowa jest jak najbardziej adekwatne do mojej osoby, bo jestem zazwyczaj w terenie, a nie w takiej przestrzeni, ale bardzo się cieszę, że jest to przestrzeń, uważam, godna również tego, żeby pokazać w nich twórców oraz osoby, które budują to niematerialne dziedzictwo kulturowe w naszym kraju. A tak w najprostszym ujęciu jest to wszystko, co przekazali nam nasi przodkowie, nieuchwytne przejawy tego, co tworzy naszą tożsamość religijną, narodową, grupową, czasami nawet tożsamość jednostki. Mamy również wpisy dotyczące tutaj rusznikarstwa artystycznego, gdzie pan Jerzy Wałga jest ostatnim mistrzem tego zawodu. Obecnie kształci 6 kolejnych uczniów, więc mam nadzieję, że ten element i ta wiedza zostanie przekazana dalej. I są to na przyszłych pokoleniach praktyki, wiedza, wyobrażenia oraz zwyczaje, ale również właśnie te artefakty i związane z nimi miejsca, ten krajobraz kulturowy. Jakie jest niematerialne dziedzictwo kulturowe? Otóż jest ono żywe, czyli ono mówi o dziedzictwie w jego obecnym stanie, o tym, jak ono wygląda teraz, jakie elementy dana społeczność, dana grupa wybiera ze względu na to, że są dla nich największą wartością. Jest one wspólnotowe oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo dziedzictwo niematerialne nie jest widowiskiem, nie jest rekonstrukcją, ani również wiedzą znaną jedynie z podań. I wszystko wzięło się oczywiście od konwencji, której obchodzimy obecnie 20-lecie UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. My jako Polska ratyfikowaliśmy w 2011 roku jako 135 państwo na świecie i 2 lata później uruchomiliśmy Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jakie są cele konwencji, cele właśnie tego dokumentu? Oczywiście jest to ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jest to zapewnienie międzynarodowej współpracy, ale myślę, że bardzo ważne jest to, że ma ona zapewnić poszanowanie dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego, bo jest to również dziedzictwo mniejszości i tak też również powinniśmy wzrastać w świadomości, jakie ono jest i jak ono buduje tożsamość oraz współpracę w ramach poszczególnych jednostek. I oczywiście struktura konwencji jest troszkę oparta na konwencji 72 roku, ale myślę, że w dużym stopniu odpowiada również na te pytania i na te bolączki, które były wcześniej poruszane, czyli zaangażowanie społeczności właśnie w to dziedzictwo niematerialne, bo to społeczność jest najważniejsza w tym, oprócz samej żywotności, oraz to, że to dziedzictwo niematerialne nie podlega wartościowaniu. Dla danej grupy ważne jest to, co buduje jej tożsamość. Czy to są śpiewy przy kapliczkach majowych niewielkiej miejscowości, czy jest to szopkarstwo krakowskie znane bardzo powszechnie, to my tego nie wartościujemy, bo dla tej danej grupy to jej dziedzictwo jest tym dziedzictwem najbardziej wartościowym, które buduje jej lokalną tożsamość. I kluczowe założenia konwencji to ścisła współpraca z depozytariuszami, bo tak nazywamy osoby, które kultywują dane praktyki, umiejętności i zwyczaje, a także właśnie nacisk na żywe dziedzictwo i jego ochronę poprzez proces transmisji międzypokoleniowej. Żeby troszkę ułatwić rozumienie tego pojęcia, konwencja wprowadziła 5 dziedzin, 5 domen, które definiują, jakie zakresy mogą wejść w tą tematykę. I są to tradycje i przekazy ustne, rozumiane jako przysłowia, legendy, zagadki, pieśni pogrzebowe. Tutaj mam przykład tradycji kulturowych z biskupizny. Druga domena to są sztuki widowiskowe, rozumiane jako muzyka wokalna, instrumentalna, taniec, teatr, pantomimę, umiejętność gry na dudach żywieckich i sposób wytwarzania wpisany jest na krajową listę, który reprezentuje właśnie tą domenę. Zwyczaje, rytuały, obrzędy świąteczne, do których należy karnawał, pierwszy dzień wiosny. Tutaj dla przykład tradycje kwietnych dywanów na procesję Bożego Ciała układane m.in. w Specimierzu w województwie łódzkim czy na terenie województwa opolskiego. Czwarta domena, przyznam, że najrzadziej pojawiająca się w naszej krajowej liście, również na listach pozostałych krajów, jak i na liście reprezentatywnej, to jest wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata. Tutaj mamy przykład flisactwa. Myślę, że pacowanie również
pięknie wpisze się w tą dziedzinę, czy plecionkarstwo, ponieważ większość materiałów pochodzi właśnie z natury, właśnie z przyrody. Co ciekawe, obok mamy pana Jana Ujca z Jaworzynki, który wyplata korzenie, wyplata koszyki z korzeni świerkowych i to bardzo dobrze pokazuje to, to połączenie z przyrodą i z naturą, ponieważ Beskid Śląski nie ma dużej rzeki, tutaj nie wykorzystuje się wikliny, wykorzystuje się to, co jest dostępne lokalnie, czyli świerk, tak zwany smrek. Jest to tyle ważne, że jest to materiał, którego się nigdzie nie zakupi. To jest materiał, który pan Jan sam pozyskuje, chodzi z kilofem, odkopuje, wyciąga te korzenie, następnie je przetwarza i dopiero wtedy wykonuje właśnie tak piękne kosze, które przyznam, że cieszą się chyba największą popularnością z wszystkich koszy, które przesyła do Japonii Stowarzyszenie Serfenta ze względu właśnie na tą autentyczność tego materiału. I to jest właśnie wiedza i praktyki dotyczące umiejętności, tradycyjnych umiejętności rzemieślniczych. I tak jak mówimy, nie jest to sam przedmiot, ale właśnie ta wiedza, ta umiejętność, którą posiada dany rzemieślnik czy dana grupa. W ramach konwencji UNESCO funkcjonują trzy listy. Jedna to jest lista elementów, które wymagają pilnej ochrony. Druga to jest rejestr dobrych praktyk oraz chyba najczęściej pokazywana, najbardziej reprezentatywna, no właśnie lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Aktualnie znajduje się na niej 567 elementów z 136 krajów. I pierwszym wpisem, myślę, że to jest taki ukłon dla miejsca, w którym jesteśmy, dla miasta, jest Szopkarstwo Krakowskie, które w tym roku będzie wchodziło też mały jubileusz o pięciolecie wpisu na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Następnie wpisaliśmy kulturę bartniczą. To jest wpis międzynarodowy polsko-białoruski, sokolnictwo, wpis bardzo wielu krajów, od Arabii Saudyjskiej po Mongolię, Polskę, Francję. Rzeczywiście sokolnictwo jest dosyć żywym przykładem zjawiska reprezentowanym w wielu różnych krajach. Tradycje kwietny dywanów na Boże Ciało oraz ostatni wpis ubiegłego roku, jest to właśnie wspominane wcześniej pisactwo. I ratyfikowanie przez nas konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego nałożyło obowiązek na nasz kraj właśnie sporządzania inwentarzy. Takie inwentarze funkcjonują również w innych krajach, co jest ciekawe, można sobie przejrzeć, jak czasami ciekawie się różnimy, ale również jak często mamy wiele elementów wspólnych, bo zabawkarstwo żywiecko-suskie, o którym teraz powiem, bo jest to jeden z wpis województwa małopolskiego, na terenie Żywiecczyzny specyficznego czerwonego konika. Prawie identycznego konika mamy w Chorwacji, tylko jest czarny, z troszkę inną dekoracją, więc to jest rzeczywiście coś, co pokazuje z jednej strony różnorodność, ale także jedność. Często jest jedność pochodzenia. I czym jest Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego? No jest to spis żywych przejawów dziedzictwa z terenu Polski. Ma on charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania, czy właśnie znaczenie dla praktykującej je społeczności. I zgodnie z konwencją, no jest to taki, stanowią one podstawę do formułowania wniosków o zamieszczenie elementów na listach międzynarodowych, bo nie będąc na liście krajowej, nie możemy starać się o wpis na listy międzynarodowe, aczkolwiek ja mam nadzieję, że sama krajowa lista jest na tyle dużą wartością, że wpisanie elementów właśnie na ten, do tego inwentarza jest już często wystarczające, żeby pokazać i budować tutaj tą świadomość społeczności lokalnej, ale również na skalę naszego kraju. Jakie są kryteria wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego? Ja nie wiem, czy ja mogę mówić bez mikrofonu, czy lepiej z mikrofonem, tak? Bo przyznam się, że nie jest to narzędzie, z którym lubię współpracować. Ale kryteria są cztery. Po pierwsze, jest to zgodność z definicją niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czyli dane zjawisko musi się mieścić w jednej z tych wspominanych wcześniej dziedzin, chociaż bywa tak, że dane zjawiska mieszczą się w kilku dziedzinach, bo choćby kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie jest sztuką widowiskową, jest tradycją muzyczną, ale również obrzędem. Więc bardzo często te elementy mieszczą się w wielu dziedzinach jednocześnie. Element musi być przekazywany z pokolenia na pokolenie, czyli musi być żywy. W ramach wniosku opracowywany jest plan ochrony oraz element został zgłoszony przy jak najszerszym możliwym udziale właśnie lokalnych społeczności. Czyli zazwyczaj w ogóle taką pracę ze społecznością, oprócz takiego pierwszego sygnału, że chcielibyśmy dowiedzieć się więcej, czym jest krajowa lista, prawdopodobnie chcielibyśmy się na niej znaleźć, co mamy zrobić, jest organizowanie konsultacji społecznych, gdzie społeczność ma możliwość
dyskusji i przyznam, że jest to bardzo piękna przestrzeń, która czasami potrafi zjednoczyć zwaśnione do tej pory grupy na rzecz pięknej prezentacji swojego dziedzictwa. I my jako państwo mamy 4 takie kryteria, ale przyznam się, że inne kraje mają dodatkowe. I też pytanie, czy po tych 10 latach nie musimy się zastanowić, co jeszcze moglibyśmy dołożyć, bo na przykład w Holandii jest kryterium, które mówi o motywacji. Dlaczego dana społeczność chce wpisać swoje zjawisko na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego? Bo muszę przyznać, że wpis na Krajową Listę to nie tylko korzyści, ale to również duże zobowiązania właśnie względem tego dziedzictwa, jego ochrony, pielęgnacji tych tradycji. Aktualny kształt Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego to 73 zjawiska w Polsce, z czego 11 zjawisk właśnie z województwa małopolskiego. Tradycje od pokoleń, niematerialne dziedzictwo kulturowe w województwie małopolskim. Teraz troszkę więcej powiem o tym, co mamy tutaj już na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. No i oczywiście u góry Kraków pierwsze 2 wpisy. Również pierwsze 2 wpisy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, bo została utworzona pod koniec 2013 roku, ale pierwsze wpisy były z maja 2014 i to właśnie było Szopkarstwo Krakowskie oraz Pochód Lajkonika. Oraz następnie w listopadzie była kolejna tura wpisów i to było umiejętność instrumentu i praktyka gry na kozie dudach podhalańskich. Następnie w 2016 roku zostało wpisane zabawkarstwo żywiecko-suskie. Jest to wpis, który obejmuje 2 województwa, województwo śląskie i województwo małopolskie. To wynika gdyby z późniejszych zmian administracyjnych i są 2 ośrodki tego zabawkarstwa. Również w 2016 roku wpisano krakowską koronkę klockową i w 2017 roku wyścig kumoterek. Ja współpracuję tutaj z obszarem i z depozytariuszami lokalnie od 2022 roku, dokładnie od sierpnia ubiegłego roku i udało nam się wpisać bacowanie w ubiegłym roku. Jest to piękny, duży, obszerny wniosek. Przyznam, że zaczęliśmy nad nim pracę dużo wcześniej, ale to wynika z tego, że pracowałam tutaj z jednym z bac z Istebnej, więc z województwa śląskiego i takie nasze rozmowy jak gdyby posłużyły i skłaniały nas ku temu, by wpisać bacowanie od Beskidu Śląskiego aż po Bieszczady i udało się zrobić taki piękny wpis. Również w ubiegłym roku udało się wpisać tkani rękawic furmańskich przez Czarnych Górali. A w tym roku mamy 3 nowe wpisy, czyli koszyk wikowy tradycji ptania w gminie Ciężkowice, tradycji barburkowe oraz kult świętej Kingi wśród górników kopalni solnych w Bochni i Wieliczce. Obie kopalnie współpracowały razem, stworzyły piękny wspólnotowy wniosek. I bobowska koronka klockowa. I to są te elementy zaznaczone czerwonym znacznikiem. Na kolejną radę zostało złożony wniosek tradycji flisackich na Dunajcu w Pieninach. Pracujemy nad tradycyjnym malarstwem Zalipia i Powiśla Dąbrowskiego, jesteśmy po konsultacjach. Również krakowiaki sądeckie jako melodie i są tutaj elementy, nad którymi pracujemy. Na niebiesko zaznaczyłam również pochód profesorski i tradycje tutaj akademickie UJ-u, które będziemy próbowali wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. I jestem również w procesie dosyć dużego wpisu. Przyznam się, że bacowanie wydawało mi się obszerne, ale teraz pracuję nad wpisem kultury góralskiej, czyli kultury wszystkich grup etnograficznych. Jestem już po konsultacjach dla Górali Żywieckich. W tym tygodniu kolejne wyjazdy, Zawoja, Skamielna, Nowy Targ i Zakopane, więc rzeczywiście to słowo terenowe jest najbardziej na miejscu. I teraz spróbuję Państwu pokazać, szukałam takiego wspólnego mianownika na tej przestrzeni tradycji od pokoleń. Spróbuję pokazać, o co chodzi w tych tradycjach od pokoleń. Rzeczywiście one tak się budują. Jeżeli chodzi o szopkarstwo krakowskie, to do środowiska szopkarzy należą przedstawiciele 4 pokoleń, a w ramach ubiegłorocznego, też jubileuszowego, same jubileusze mamy ostatnio, 80. konkursu szopek krakowskich, 24 zgłoszone szopki to były szopki rodzinne. Więc myślę, że to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o szopkarstwo krakowskie. Następnie pochód Lajkonika. Niektóre funkcje w orszaku związane są z jedną rodziną od kilku pokoleń. Również sama funkcja Lajkonika obecnie tą cechę pełni, ponieważ były Lajkonik z
jak gdyby złożył funkcję i został wybrany jego syn, który w tym roku będzie debiutował w tej formule, więc myślę, że w czerwcu będzie można zobaczyć nowego laikonika, chociaż członkiem orszaku był dużo wcześniej. Umiejętności wytwarzania instrumentu i praktyka gry na kozie dudach podhalańskich. Jak widzimy, jest to jeden z najstarszych elementów kultury górali skalno-podhalańskich, więc jak możemy się spodziewać, ten przekaz międzypokoleniowy jest stały, funkcjonuje od wielu lat. Tu na zdjęciu mamy akurat pana Krzysztofa z synem, więc myślę, że to jest coś, co pięknie obrazuje tą tradycję. Mam również zdjęcie syna z dziadkiem, więc widzimy, że te tradycje od pokoleń rzeczywiście przy okazji dud podhalańskich mają miejsce. Zabawkarstwo żywiecko-suskie. I tutaj mamy na zdjęciu, oczywiście ten przekaz w rodzinie jest najbardziej efektywny i najbardziej wpływa na to, że te umiejętności są dalej zachowywane. Na zdjęciu mamy pana Tadeusza, czyli przedstawiciela depozytariuszy, bo każda z takich grup w ramach konsultacji społecznych wybiera sobie swojego przedstawiciela, który reprezentuje całą grupę, a na zdjęciu archiwalnym mamy między innymi panią Emilię Leśniak oraz pana Edwarda, czyli rodziców pana Tadeusza, czyli od pokoleń. Zgadzamy się. Krakowska koronka klockowa, 2016 rok. Jak również zachęcam Państwa do odwiedzenia warsztatów koronki klockowej w domu pod krzyżem, bo też muszę przyznać, że miasto Kraków bardzo pielęgnuje swoje lokalne tradycje. Powstało Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, którego kierownikiem jest Andrzej Iwo Szoka i rzeczywiście i pochód laikonika i tradycje szopkarskie, jak również obecnie koronczarki zostały mocno zaopiekowane. Jest przestrzeń, gdzie mogą organizować warsztaty, gdzie mają się gdzie pokazać oraz właśnie przekazać to dziedzictwo niematerialne kolejnym pokoleniom. Wyścigi kumoterek. Tutaj również szukałam jakichś takich punktów stycznych i bardzo Państwa zapraszam w styczniu i lutym, kiedy jest okres karnawału, żeby zobaczyć na żywo wyścigi kumoterek. Myślę, że w Bukowinie Tatrzańskiej są one najbardziej efektowne przez to, że również jest tam wówczas organizowany bal górali. A nazwa kumoterki wzięła od kumotrów, czyli rodziców chrzestnych, którzy takimi saniami zawozili dziecko do sztu. Więc jak gdyby połączenie rodzinne jest również widoczne w tym elemencie. I tu już powoli wpis, nad którymi pracowałam, więc jest mi troszkę łatwiej o nich opowiadać, czyli bacowanie, praktyka kulturowego wypasu owiec w polskich Karpatach. I tutaj bardzo ważna jest cała rodzina bacowska. I tak naprawdę ten wniosek obejmował około 80-85 rodzin bacowskich. I jest ważny ten przekaz z ojca na syna, z dziadka na wnuka, jak również rola matki, bo matka również przy okazji takiej rodziny bacowskiej musi wykazać się cierpliwością oraz dużą zaradnością, kiedy mąż jest na hali. I myślę, że w ogóle szukając takich punktów stycznych z tą kwestią prawa, którą dzisiaj poruszaliśmy, to też jest ciekawa sytuacja w kontekście pewnych uzgodnień społecznych, bo bacowanie opiera się na pewnym prawie, ale takim prawie wypracowanym, takim prawie zwyczajowym, bo jednym z elementów, które grupa określiła jako część bacowania, jest to, że jest to bacowanie wspólnotowe, czyli jeden baca wypasa owce od minimum 5 właścicieli, więc musi wejść z nimi jakieś te relacje, kontakty, to wszystko musi być jakoś unormowane, żeby taki baca w kolejnym roku znowu te owce dostał. I jednym z takich elementów jest również na cudzym. Czyli tutaj dochodzą kwestie terenu, na którym baca wypasa. On musi się umówić, on musi się dogadać z właścicielami tych przestrzeni, tych hal, na których prowadzi wypas. A z tego co wiem, to średnio 95% terenów wypasowych, na których baca pracuje, nie jest jego. Więc to jest też duża umowa społeczna i duża jakaś pewna praktyka, którą ta grupa wypracowała. Tkanie rękawic furmańskich przez czarnych górali. Tutaj grupa tkaczy przestrzennych liczy obecnie 21 osób dorosłych i co ciekawe, przy tym wniosku również pojawiły się dzieci, które tą umiejętność tkania na takiej przestrzennej desce, pierwotnie samych rękawic, potem w latach chyba 50. doszły również czapki, teraz zarękawki, kapcie, bo jak gdyby no, dziedzictwo się rozwija, wykorzystuje to, co ma, te zasoby i tworzy również inne formy, które może sprzedawać. Tutaj na zdjęciu mamy dziadka z wnukiem, czyli rodziny państwa
Nagielskich. I co też jest interesujące, część tkaczy, jak pan Kazimierz, posiada jak gdyby w swoich dłoniach umiejętność pracy z całym procesem, bo on nawet grępluje wełnę, z której potem tka te rękawice. Więc też jest bardzo istotne, że te umiejętności są tak szerokie i tak naprawdę wychodzą od tego korzenia aż po sam produkt. Wpisy z tego roku, czyli koszyk wikowy, tradycje plecionkarskie w gminie Ciężkowice, na zdjęciu pana Andrzeja, czyli przedstawiciela depozytariuszy, który tak mówi: plecionkarstwa nauczył mnie ojciec Franciszek. Nie znałem swojego dziadka, ale z informacji przekazanych mi wiem, że on także zajmował się tym fachem. Więc tradycja od pokoleń jak najbardziej została tutaj zachowana. Jest również o tyle specyficzna sytuacja, że po prostu bliskość rzeki Białej warunkowała to, że ludność mieszkająca tam zajmowała się plecionkarstwem, następnie nawet powstała tam spółdzielnia koszykarska, bazując na tych umiejętnościach i lokalnym zasobie. Bobowska koronka klockowa, 2023 rok. Wiele rodzin w gminie Bobowa pielęgnuje tradycję koronkarstwa od co najmniej 3 pokoleń. W każdej takiej rodzinie jest mistrzyni tradycji koronkarskiej, nierzadko tka od 7 roku życia, uczona przez babkę, matkę lub siostrę. I ostatni wpis z tego roku, czyli właśnie tradycje barburkowe oraz kult świętej Kingi wśród górników kopalni solnych w Bochni i w Wieliczce. Zawód górnika jest zawodem bardzo często dziedziczonym z ojca na syna. Również, co ciekawe, zawód rzeźbiarza, bo przy okazji Wieliczki i Bochni mamy również osoby, które zajmują się rzeźbą soli. I dosyć mocno dalej jest to kultywowane, szczególnie w Wieliczce. Myślimy o kolejnym wpisie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z tą grupą, jeżeli chodzi o tradycję rzeźby w soli. Również z tego powodu, że przy okazji Bochni został tylko jedyny, ostatni rzeźbiarz. I mamy nadzieję, że przy okazji planu ochrony uda się zachować tą umiejętność na zasadzie dobrych praktyk, jakie realizuje Wieliczka, również na terenie Bochni. I to były wszystkie wpisy aktualnie złożone. Tak jak mówiłam, jeszcze są tradycje flisackie, które czekają na rozstrzygnięcie i tam też pewnie znaleźlibyśmy jakąś taką nić porozumienia, jeżeli chodzi o prawo, bo szczególnie istotny jest tam status Stowarzyszenia Polskich Flisaków Pienińskich, który w przyszłym roku będzie miał 90-lecie obowiązywania. I są tam różne uregulowania, między innymi takie, które nie zdawałam sobie sprawy, podchodząc do tego wniosku, że flisacy mogą pochodzić tylko z 5 miejscowości, które w momencie uchwalania statusu były jak gdyby na trasie przypływu Dunajca. Tam jest teraz Czorsztyn, który obecnie jak gdyby już nie wypływają tam łodzie flisackie ze względu na budowę zapory, ale jest to dalej praktykowane i nikt spoza tych obszarów flisakiem być nie może. I tak na koniec chciałam również państwa zaprosić, bo MDOZ-y są organizowane w różnych lokalizacjach. 25 kwietnia będziemy mieli MDOZ w Chorzowie, w ramach którego będziemy mówili o 20-leciu konwencji właśnie w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ze względu na specyfikę osób, które uczestniczą w MDOZ-ach, spróbujemy pokazać tam te połączenia materii i tego niematerialnego dziedzictwa kulturowego, bo ja myślę, że po pierwsze nie dość, że się łączą, to uważam, że czasami dziedzictwo niematerialne jest potrzebne po to, żeby zabytek trwał. Bo my jeszcze nie mamy takich wpisów, ale przy okazji Austrii czy Japonii tradycyjne techniki budowlane jako umiejętności są wpisywane właśnie do krajowych inwentarzy. Więc myślę, że też jest bardzo istotne i kluczowe również przy naszym inwentarzu, żeby o tym pamiętać, żeby próbować też to chronić, bo jak wiemy, wiele technik tradycyjnych ulega niestety zatraceniu i mam nadzieję, że również Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego pomoże chronić tradycyjne techniki rzemieślnicze. Również będzie tam wykład Andrzeja Iwoszoki z Muzeum Krakowa właśnie o tym 5-leciu wpisu na listę reprezentatywną. Ze względu na to, że jak gdyby Szopka Krakowska i architektura to jest jedność i zabytki Krakowa, więc myślę, że konserwatorów również w województwie śląskim to zainteresuje. A 22 lipca będziemy mieli otwarcie wystawy Tradycje od pokoleń niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce, bo w ramach jubileuszu 10-lecia Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego organizowanych jest, z tego co dobrze pamiętam, 6 takich lokalnych otwarć. Jedno organizuje właśnie w Katowicach na terenie Muzeum Śląskiego i będzie ono dedykowane województwu śląskiemu, małopolskiemu i dolnośląskiemu. Będą tkaczki z Piwnicznej, będą bacowie, to też jest dla nich bardzo istotny rok, bo teraz będą mieli 20-lecie Wielkiego Redyku Karpackiego, czyli pan Piotr Kochut
przeszedł całym łukiem Karpat od Rumunii aż tutaj na nasze obszary, w ramach którego tego właśnie wyjścia nagrano bardzo piękny film. Mam nadzieję, że będzie możliwość rozmowy z żywymi bacami, bo ja tutaj czuję się jako taka osoba, która reprezentuje to środowisko, ale nie jestem jego częścią. Staram się to robić jak najpiękniej, ale myślę, że to o tyle jest istotne dziedzictwo, że to jest dziedzictwo osób, które są w stanie o nim same opowiedzieć, więc tak istotny jest ten przekaz właśnie na tym poziomie. I ostatnia kwestia, którą już tak na zakończenie chciałam tylko poruszyć, to żywe dziedzictwo, które było dzisiaj poruszane, bo niematerialne dziedzictwo kulturowe to właśnie żywe dziedzictwo. I pod tym terminem również w ramach Komisji Europejskiej są obchodzone w różnych krajach Europy Europejskie Dni Dziedzictwa, Living Heritage. Mamy żywe dziedzictwo, tradycje od pokoleń, drugi i trzeci weekend września. Tam na końcu są panie koordynatorki z województwa małopolskiego, to mogą delikatnie wstać i się pokazać, gdyby ktoś chciał zrealizować. Tak. Jakieś wydarzenie w ramach właśnie kolejnych obchodów europejskich Dni Dziedzictwa, oprowadzanie po zabytku, po jakimś ciekawym miejscu, pokazywanie prac konserwatorskich, co jest również bardzo istotne, bo ja pełnię funkcję także koordynatora europejskiego dziedzictwa w województwie śląskim i samorządowi konserwatorzy zabytków włączają się u nas w te obchody, prezentując najlepsze realizacje czy obiekty, które są własnością miasta, których mogą wpuścić, a normalnie nie są na co dzień dostępne. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.